Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zakładamy stację bazową. Jaka antena CB? Bazowa. Dzisiaj skupimy się na tym, jakie anteny można kupić śmiało, a jakich kategorycznie nie kupować. Ogólnie temat anten to jest bardzo szeroki temat, temat rzeka i można o nim mówić i mówić i nakręcać odcinki. Nie będę się tutaj doktoryzował, bo to też nie o to chodzi. Chcę wam tylko doradzić właśnie w zakupie. Jak w komentarzach pojawią się pytania dotyczące sposobu montażu, dotyczące konkretnych typów anten, jakichś innych zagadnień, to nakręcę odcinek i odpowiem na te pytania. Natomiast dzisiaj będzie o samych antenach. To jak je mocować też jest ciekawe i też postaram się na następny odcinek wrzucić właśnie takie zagadnienie. Wbrew pozorom, no też zamontować antenę dobrze trzeba. Zaczniemy od tego, że na pewno widujecie różne anteny o różnym wyglądzie, o różnej wielkości, długości, szerokości i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie, czy te anteny się od siebie różnią tylko i wyłącznie wyglądem? Czy mogę podłączyć antenę z CB radia do na przykład Baofenga, do PMR-ki, do jakiejś innej radiostacji, która nadaje na innej częstotliwości? Czy na odwrót, czy mogę sobie moją antenę mobilową, z którą pracuję w paśmie PMR, podłączyć do CB radia i też rozmawiać? No, odpowiedź już z góry brzmi nie, a dlaczego, to zaraz zobaczycie. Zobaczcie na tym rysunku, są trzy anteny na różne częstotliwości. No, skala nie jest zachowana, ale tak pi razy oko będzie. Pierwsza antena to jest antena PMR, druga jest antena na pasmo krótkofalowskie 145 MHz, czyli 2 metry. I trzecia antena to jest antena CB radio. Dla anteny PMR 5 ósmych fali, czyli właśnie ten typ anteny, które tutaj widzicie, długość promiennika ma około 40 cm. Dla pasma 2 metrów krótkofalarskiego 145 MHz 5 ósmych fali to około 1,20 m. Natomiast dla pasma CB długość promiennika to niecałe 7 metrów. Te wszystkie trzy anteny to są dokładnie takie same anteny, o dokładnie takim samym zysku, czyli czułości, to są anteny 5 ósmych fali, ale różnią się znacząco długością. Dlaczego się różnią długością? Otóż dlatego, że zostały obliczone na dane pasmo i tylko w tym paśmie taka antena będzie skutecznie, dobrze pracowała, będzie miała niski SWR, będzie miała rezonans, będzie się stroiła tylko w tym jednym paśmie. Są oczywiście anteny wielopasmowe, ale my tutaj dzisiaj mówimy o antenach CB, to jest antena jednopasmowa i tylko taką sobie dzisiaj będziemy zawracać głowę. Może wam się trochę mieszać w głowie ze względu na anteny samochodowe, które są naprawdę przeróżnej długości, od 30 cm do 2 metrów i nawet powyżej. Tam mamy do czynienia tylko i wyłącznie z antenami o długości fali 1/4. Tam są promienniki 1/4 fali, ale one są wydłużane przez cewki, czyli można sobie dowolnie dobrać promiennik o dowolnej długości, ale można sobie potem nawinąć cewkę, która będzie nam to wszystko wydłużała i będzie po prostu cała antena nawinięta na tym karkasie zaraz przy magnesie albo przy uchwycie montażowym, no i będziemy mieć dowolnej długości antenkę. W antenach bazowych czegoś takiego się nie stosuje, ponieważ chcemy zmaksymalizować odbiór danego sygnału. Anteny skracane bardzo tracą na czułości i dlatego na mobilowych antenach samochodowych, na takiej półmetrowej antence, nie usłyszycie nawet połowy tego, co na takiej półtora metrowej antenie i wzwyż. Ale antena 5 ósmych fali na CB radio musi być w okolicach między 6,5 a 7 metrów długości, bo tak wynika ze wzoru. Jakiego wzoru? No właśnie, podam wam wzór, który jest wzorem uniwersalnym do obliczenia każdej długości fali na każde, jakie tylko sobie pasmo wymyślicie i będziecie mogli wiedzieć w przybliżeniu, jaką długość powinien mieć dany promiennik. Wzorem, z jakiego oblicza się długość fali, każdej fali, to jest lambda równa się V przez F, czyli lambda to jest długość fali równa się prędkość przez częstotliwość, gdzie dla prędkości podstawiamy zawsze 300 tysięcy metrów na sekundę, ponieważ to jest prędkość światła w próżni. No i to jest po prostu największa szybkość, jaką zna człowiek, która rozprzestrzenia się w najbardziej doskonałych warunkach, jakie sobie może wymyślić człowiek.
i z taką prędkością w kosmosie rozchodzą się fale. Natomiast F to jest częstotliwość no, naszego radia. I teraz tak, jak to obliczyć wszystko? Bierzemy sobie kalkulator i wpisujemy sobie bardzo prosty wzór. Nie będziemy pisać 300 tysięcy, bo inaczej musielibyśmy podawać też w hercach. My podamy, skrócimy sobie to, będziemy podawać sobie to tylko w megahercach, co nam bardzo ułatwi. I zobaczcie, 300 podzielić na megaherce 27, kropka, no dobra, 180. To jest 19 kanał CB radia. To się równa, proszę ile? 11 metrów. I dlatego bardzo często możecie usłyszeć, że łączność odbyła się na 11 metrach, albo na przykład możecie usłyszeć wywołanie ogólne w paśmie 11 metrów. Stąd się właśnie biorą te metry całe, ponieważ długość fali na CB radiu ma właśnie 11 metrów. Możemy sobie postawić każdą inną częstotliwość. 300 przez no, pasmo PMR 446 MHz to jest 67 cm. Na kanale pierwszym około będzie 67,2 cm. Taka długość fali dla pierwszego kanału PMR. I można się tak bawić w nieskończoność, odwracać ten wzór, znając długość, możemy wiedzieć, jaka jest częstotliwość. No dobra, ale nie odbiegajmy. Chcemy sobie obliczyć długość anteny, bo mówiliśmy tutaj o antenie o długości 5/8 fali. No i co to jest te 5/8 fali? Ustaliliśmy już, że dla CB radia, dla 27-180 MHz mamy 11 metrów i super. No i teraz mnożymy sobie to razy 5/8. 5/8 w dziesiętnych to jest 0,625. I wychodzi nam 6,89. Taką długość promiennika mamy dla anteny CB. Lećmy pozostałe typy anten. Skoro wiemy, że długość fali na CB mam 11 metrów, no to sobie możemy obliczyć długość, jaką powinien mieć każdy promiennik, na przykład samochodowy, tylko że one są, tak jak mówiłem wcześniej, nawijane w cewkach i są przez to skracane. No a powinny mieć ile? Podzielić na 4. Tak jak mówiłem, mają 1/4 długości fali, 2,75 metra. No, takie powinny być promienniki w samochodach i można oczywiście taki promiennik sobie zamontować. Są nawet takie anteny, Tank Wipe się nazywa taka antena, ona ma ponad 2 metry długości, tylko że jest to niewygodna antena. No sami przyznacie, prawie 3-metrowy bat na dachu, na przykład na kombiku, no ładujecie akumulator na liniach trakcyjnych. No więc jest to nawet niebezpieczne. Wszystkie mosty, wszystkie drzewa mogą być wasze. Także jeśli mieszkacie w terenie miejskim albo mocno lesistym, to nie polecam takiej anteny samochodowej, ale anteny bazowe też występują w długości 1/4 fali. No i dalej, 11 metrów sobie dzielimy na 2, czyli na pół fali. No i mamy 5,5 metra. No i widzicie, wszystko się poukładało. Do kompletu zrobimy sobie jeszcze 5/8 fali. No i zobaczcie, antena 1/4 fali ma długość 2,75, półfalowa antena ma 5,5 metra, antena 5/8 fali ma 6,875. To jest oczywiście w przybliżeniu, ponieważ dochodzi do tego coś takiego jak współczynnik skrócenia, zależny od średnicy materiału, z którego wykonamy tą antenę, z rodzaju, czy to z aluminium, czy miedź, czy cokolwiek innego, to już tam jest nieważne, ale w tych okolicach zawsze ta antena będzie miała taką długość. No i dobrze. I skoro wiemy już, jaka jest różnica w tych długościach, to teraz pytanie, dlaczego w ogóle takie długości? Skąd to się wzięło? To się wzięło z tego, ja o tym będę mówił w innym filmiku, bo nie będę teraz rozwadniał tego, że właśnie przy tych długościach fali najlepiej rozchodzi się nasza fala, którą nadajemy z radia. Można tak naprawdę teoretycznie podstawić każdą długość fali, każdą dziesiętną długości fali, ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby ten sygnał też bardzo dobrze nam leciał w eter, a zależy na tym, żeby fala na przykład szła bardzo blisko przy ziemi, żeby szło maksymalnie daleko w terenie, ale nam może też zależeć na tym, żeby antena szła maksymalnie ostro w górę,
żeby się ostro odbijała od jonosfery. No i właśnie przy tych długościach fali zaobserwowano najlepsze charakterystyki pracy anten, więc tych trzech długości fali będziemy się trzymać też przy naszym doborze. Przejdźmy do znanego serwisu aukcyjnego, który tutaj już był pokazywany nieraz, a jest to chyba pierwsze źródło, gdzie szukamy. Są oczywiście strony internetowe, do których zachęcam. My się oprzemy tutaj na naszym Allegro. Ustawiłem cenę od najniższej, żeby sobie lecieć od tych najtańszych. No i zobaczcie, to jest pierwsza antena, która nam się pojawia tutaj do CB radia. I to jest antena, pseudoantena. Ja to tylko pokażę jako ciekawostkę. Firma Prezydent tylko dlatego pozwoliła sobie na stworzenie takiej anteny, że jest firmą Prezydent i jedzie na swojej popularności. No ale prawdą jest, że to nie jest antena. To jest kawałek czegoś podłączony do radia i nie. I ona nie ma zysku 3 dB. DBI. Nie, ona nie wytrzyma 100 watów i nie nadaje się do niczego tak naprawdę. To jest talerz i faktycznie talerz, ale można sobie nalać do niego wody i, nie wiem, psa nakarmić. Tutaj może trochę jadu wylewam, ale to jest prawda. No, to nie jest antena, to nie działa, to nie słyszy. No może jakbyście stanęli 100 metrów dalej samochodem od tej anteny i nadawali, to pogadacie, ale nie, nic więcej. Więc szerokim łukiem to jest antyreklama, tutaj oficjalnie mówię, nie próbujcie wydawać na to pieniędzy, po prostu je stracicie, szkoda tych pieniędzy na to. Kolejna antena, ona często nosi nazwę Thunder, to jest kolejna antena pod tytułem bardziej sztuczne obciążenie niż superantena. Ona ma gorsze parametry niż anteny samochodowe. No słuchajcie, ona ma 96 cm. Jak można sądzić, że antena, która ma 96 cm, będzie mogła dobrze odbierać w paśmie CB? Pamiętacie z obliczeń, ona powinna mieć 2,75 metra długości. I ja wiem, że ona tutaj jest nawinięta w formie helikala, ale mam taką antenę, dużo ludzi znam, którzy dali się nabrać, kupili ją, a potem albo sprzedawali jak najszybciej, albo po prostu leżą one w piwnicy, w garażu i się kurzą, bo nie ma co z nimi zrobić. Więc to są dwie anteny, których no totalnie kategorycznie odradzam kupno. Pierwsza antena, która tak naprawdę jest anteną niezwykle kompromisową, jest bardzo popularną. Czy zachęcam do jej kupna? I tak i nie. Nie dlatego, że ja jestem zwolennikiem szukania jak najlepszych rozwiązań. My chcemy iść na łatwiznę, myślimy sobie, mamy dostępny tylko balkon, mamy dostępny parapet, no nic innego nie mamy dostępnego, więc biorę taką antenę, jaka jest do tego dedykowana, ale jakbyście pogłówkowali nieraz przy odrobinie samozaparcia albo na przykład, a nie będę pytał, bo wiem, że mi nie pozwolą, ale zapytam i jednak mi pozwolili gdzieś na dachu w kamienicy w bloku powiesić. Naprawdę tysiące osób w Polsce, dziesiątki tysięcy osób na świecie, na wysokich blokach, na wieżowcach, na kamienicach mają zamontowane anteny. Wiem, że są problemy z tym, ale da się, więc nie odpuszczajcie, bo naprawdę jest to wymierne, jest to warto robić. To jest antena, która ma na imię, nazywa się Boomerang. Ona jest na tej samej broszurce co Thunder. I to jest antena ćwierćfalowa właśnie. Są te anteny w dwóch wersjach. Jedna wersja to jest skrócona, a druga wersja to jest taka o normalnej długości. I na czym polega ta antena? Jej praca polega na tym, że mamy promiennik, którego tutaj na zdjęciu nie widać, ale widzicie na tym zdjęciu promiennik, który ma 1/4 długości fali. I mamy przeciwwagę, która jest skrócona, ona ma chyba gdzieś 1,30 m długości. Ta antena ma osiągi no około takie mobilowe. Powiedzmy, że tak jak z mobila. I ją się montuje przez ten płaskownik, on jest taki kilkudziesięciocentymetrowy, na końcu jest uchwyt, do balustrady. Jeśli mieszkamy w bloku, mamy tylko balkon, no to możemy się wystawić. Strojenie odbywa się przez pochylanie tej przeciwwagi. Ona tam jeszcze na końcu wsuwany element, więc może to trochę dostroić, ale generalnie to rozwarcie i zwarcie tej przeciwwagi, kąta tej przeciwwagi dostraja nam antenę. I to jest antena, którą mogę polecić właśnie ostatecznie, jako
jako kompromisową antenę. No, no nie mamy czego innego, to po prostu montujemy to. Trzeba pamiętać, że to jest antena, która pozwoli nam odbierać sygnał i nadawać sygnał w kierunku, w którym ona została zamontowana, ponieważ za plecami będzie miała budynek, do którego będzie ona przymocowana, więc będzie ten budynek tłumił wszystkie sygnały, które będą z tamtej okolicy dochodzić. Więc bardzo często będziemy mieć możliwość rozmawiać na jakieś 180 stopni, a tak naprawdę bardzo często mniej. No właśnie, będziemy zasłonięci. Dlatego to jest, tak jak mówię, antena taka ostateczna, ale działa. Dochodzimy do anteny tak naprawdę pełnowymiarowej, pierwszej anteny pełnowymiarowej. Jest to antena firmy Sirio GPS27, półfalowa antena, jedna z tańszych. Ona ma długość 575 cm. Jest bardzo lekką anteną. No, nie ukrywam, to jest jedna z tańszych anten w stajni Sirio, więc nie będzie szał z wykonaniem, nie będzie takiej toporności i takiej pewności, że jak zawieje halny, to jej nie złamie. One wytrzymują swoje, tego naprawdę się sprzedaje bardzo dużo, widuje ich bardzo dużo, ale pamiętajcie, że to nie jest antena na 100 lat, to jest antena, kiedy mieszkamy sobie w spokojnym miejscu, na pewno nie na podchalu, gdzie mieszkamy w wietrznym terenie, no to ta antenka szybko się skrzywi, szybko się złamie. Dobra antena, trzymająca parametry, dająca się łatwo zestroić, tania, półfalowa. Następna antena, którą tutaj mamy, to dalej jest Sirio. Tutaj mamy dipol. Nie chciałem o nim mówić, ale powiem, bo to jest w sumie taka ciekawostka. Dipol to jest antena, która składa się z dwóch ramion o tej samej długości. Tak jakby do jednego ramienia mamy przypięty plus, do drugiego minus. Umownie, bo to jest jednym jest gorąca żyła, a w drugim to jest oplot naszego kabla. I te anteny ogólnie można powiesić w każdy możliwy sposób, ale trzeba pamiętać, że jeśli powiesimy ją poziomo, to będzie bardzo, bardzo duże tłumienie względem anten, które są ustawione pionowo. A więc jeśli będziemy rozmawiać z samochodami, jeśli będziemy rozmawiać z innymi stacjami bazowymi, to nasz sygnał odbierany i nadawany będzie dużo, dużo słabszy, ponieważ będzie wypromieniowany w innej polaryzacji, w polaryzacji poziomej względem anten, które są pionowe i polaryzują pionowo. Tak możecie sobie to wyobrazić takim krzyżem, no nie? Że właśnie jedna jest pionowo, druga poziomo i one się tak no nie nakładają, tylko się krzyżuje ten sygnał, nie wchodzi jeden w drugi, bo właśnie to, jak antena jest postawiona, ma wpływ na to, w jakiej polaryzacji ona promieniuje. Można ten dipol rozwiesić pionowo, można go powiesić pod kątem 45 stopni. Jest to też dobre rozwiązanie. Będziemy też dobrze odbierać stacje zagraniczne. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie odbiera się i rozmawia ze stacjami zagranicznymi, czyli z takimi stacjami, które sygnał odbija się od jonosfery przy polepszonej propagacji fal. No i wtedy bardzo dobrze odbieramy takie stacje. Ale do rozmów lokalnych na te kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów to się raczej nie nada. Do rozmów z samochodami to się nie nada. Optymalne rozwieszenie to jest właśnie pionowe albo pod kątem 45 stopni, wtedy tak, wtedy coś to da. Problem jest to, że ona jest długa i że no, nie będzie na szczycie masztu. Pamiętajmy, że im wyżej antena, tym lepiej odbiera, lepiej nadaje. To jest antena, którą można kupić w dobrej cenie, czasami są promocje firmy MAS. Antena K41 to jest antena półfalowa. Ona też jest wykonana w sposób dość tani, ale jest dość solidna. Mogę polecić, miałem taką kilka razy w rękach. Jest wykonana z polerowanego aluminium. Ta rurka jest gruba, nie jest taka wiotka, jak taki patyczek na wietrze. Ona sobie poradzi z średnimi wiatrami, ona sobie poradzi dobrze po prostu podczas odbierania sygnału. Jest to znośna antena. O, i to jest pierwsza antena, która jest może bliźniacza do Sirio GPS. Jest to Sirio GPE, ale to jest antena 5/8 fali, czyli promiennik będzie miała, tak jak widzicie, 6,5 metra, około 6,5 metra i będzie miała przeciwwagi. Trzy przeciwwagi o długości 1300 mm, 1,30 m takie przeciwwagi. Trzeba brać to pod uwagę podczas montażu. Ta antena będzie miała lepszy zysk, będzie lepiej słyszała, będzie nas lepiej słychać podczas rozmów
na trochę dalszych dystansach rzędu kilkudziesięciu kilometrów niż rozmawiając z anteny półfalowej. No i te anteny potencjalnie lepiej się zachowują podczas rozmów na DX-ach, czyli na tych takich właśnie odbitych od jonosfery. One mają większy zysk niż anteny półfalowe, niż anteny ćwierćfalowe, więc ogólnie, jeśli możecie sobie pozwolić na antenę, która ma ponad 6 metrów długości, to polecam kupowanie anteny 5/8. To jest taka chyba najbardziej uniwersalna antena ze wszystkich anten, wszystkich typów anten. I ogólnie nie będziecie nią rozczarowani. I tak samo, wykonanie takie samo jak antena półfalowa tej serii. Jest to antena tania, jest to antena taka entry level. Działa, radzi sobie, słyszy, nadaje, ale też nie polecam gdzieś na wysokich wieżowcach, nie polecam tego w górach, w jakichś wietrznych terenach, nad morzami. No właściwie w Polsce mamy to jedno morze, ale ogólnie nad zbiornikami wielkimi, gdzie mogą być szchwały, gdzie mogą być sztormy, bo nam się złamie po jakimś czasie, wygnie się i się złamie. Nam chodzi o to, żeby mieć antenę trwałą. To jest wariacja na temat, to jest też antena 5/8 fali. Ona się różni tym, że ma fikuśnie właśnie przesunięte te przeciwwagi. One są krótkie, tam kilkudziesięciocentymetrowe z tego, co pamiętam. Tak, 30 centymetrów. Jak ona działa, nie wiem, ale działa. Tyle, co mogę powiedzieć na temat tej anteny, bo jej nigdy nie miałem, więc nie mogę tutaj ani polecać, ani zniechęcać do zakupu, bo to byłoby nie fair. W dzisiejszych czasach w ogóle wybór anten nie jest zbyt duży, także mało jest co gadać, ale to też w sumie pomaga w wyborze komuś, kto nie jest zbyt zorientowany i zdecydowany. Antena Sirio, to się nazywa chyba Signal Keeper. Tak, Signal Keeper 27. I kilka słów o tej antenie. To jest antena, która jest w kształcie anteny ground plane, czyli jednej czwartej fali powinna być, ale ona jest bardzo mocno skrócona. Przeciwwagi są krótkie, promiennik jest krótki, to się montuje w ten sposób, że to się nakłada na szczyt rurki, no i dokręca się śrubkami, żeby docisło do tej rurki. Przez rurkę jest przeprowadzony kabel koncentryczny. I teraz tak, jest to mała antena. Ona jest bardzo krótka. Te przeciwwagi i promiennik powinny mieć 2,75 metra długości. Zobaczcie, 1/4 fali. Natomiast one mają... No tu sprzedawca się nie popisał. O, na końcu jest. Tutaj mamy opisane, że przeciwwagi mają długość 640 mm. W całości ona ma 237 mm, czyli właściwie ona cała, jakby ją postawić na ziemi, to się robi taki trójnóg, to ona cała ma długość taką, jak powinien mieć promiennik. I teraz uwaga, co powiem. Ta antena nie działa. Ta antena nie działa. To jest kolejna antena z serii... Poszukajmy radio, żeby go nie spalić, że coś tam jest podłączone do kabla, ale w sumie nic więcej, bo słyszę na kilkaset metrów, jeśli są mocne sygnały, do kilku kilometrów. No w zamierzeniu to była antena balkonowa, ale ona się nawet nie umywa do Sirio Boomerang, który jest znacznie sprawniejszy od niej. Ten długi, nie ten skrócony. O tym pamiętajcie, że są dwa boomerangi. Tej anteny też kategorycznie odradzam, nie polecam jej, ona jest bardzo droga, a nie oferuje, no nie wiem, to tak końców, nie, tutaj, z tej strony bym obciął, 28 zł to bym mógł za nią dać i wykorzystać ją do budowy anteny na inne pasmo, ale na pewno nie używałbym jej do CB radia. Czy mam coś się pojawia tutaj innego? Nie, to dalej jest to samo wszystko, to jest dalej. O, to jest ciekawa antena. Antena firmy LEM. LEM to też jest bardzo podobna, wiodąca marka. Antena różni się tym, ona ma pół fali, czyli 5,5 metra długości powinna mieć z obliczeń, ale zauważcie, że ta cewka jakaś taka nietypowa jest, co nie? No właśnie, tutaj dopasowanie jest w formie takiego pierścienia. Ona działa bardzo dobrze, nie odbiega wcale od żadnej innej konstrukcji półfalowej. To jest bardzo prosta antena, tam się też nie ma co zepsuć. Mogę ją polecić śmiało. Te anteny widuję czasami, które mają już po 30 lat, one dalej sobie dyndają na maszcie i nic się z nimi nie dzieje, ale ona ma jedną zaletę. Oprócz tego, że ona działa tak jak każda inna półfalówka, to ona... Gdzie tu jest długość? Przyleciałem. Ona ma długość 480 cm.
czyli 4,8 metra, a nie 5,5 metra. 70 cm to może być to, co zaważy o zakupie anteny, bo możecie stwierdzić, że 5,5 metra to jest bardzo duża długość i w sumie to półfalówka byłaby dla was, ale ona i tak jest za długa, to wykupicie bumeranga albo coś jeszcze gorszego i się wpakujecie na minę. A ta antena nie wyróżnia się, bo jest dość krótka. Naprawdę 70 cm robi różnicę w tak optycznej długości, jeśli chcecie mieć schowaną antenę, żeby się nie rzucać w oczy, żeby tam sąsiedzi coś nie gadali, albo w ogóle chcecie mieć tą antenę w krzakach i żeby mieć ją w razie W, to 480 cm wcale nie jest dużą długością. Wędka na rybę ma podobną, tak więc można to wziąć pod uwagę jako zakup. Jest to dobra antena, którą mogę polecić. I tutaj mamy antenę, typową antenę ćwierćfalową. Zobaczcie, jak ona jest podobna do tego Signal Keepera. Montaż ma taki sam, ale ta antena ma przeciwwagi, czyli te elementy i promiennik, czyli ten pionowy promiennik, długości takiej, jak mieć powinna, czyli około 2,5 metra, 2,75 metra. Co to daje? To daje to, że ta antena w żaden sposób nie jest skrócona, że ona ma zysk taki, jak powinna mieć, czyli taką czułość. Ta antena ma bardzo szerokie pasmo strojenia, bo ona aż od 26 do 30 MHz się stroi. To jest bardzo dobrze. Nie musicie martwić się, że nie wiem, na bandzie A w CB Radio będziecie mieć zły SWR i już nie pogadacie na Eko, czyli na 26-425, czyli na kanale wywoławczym polskim, gdzie najczęściej możecie spotkać Polaków z całej Europy. Oczywiście w modulacji USB, bo ona bardzo szeroko się stroi i sięga od dołu do góry naszego pasma CB radiowego, a nawet wyjeżdża poza. Jest to dobra antena, testowałem ją, zdjąłem antenę Sirio 5-8 fali i wrzuciłem na maszt tę antenę i wyszło na to, że na odległości do 100 km bardzo, bardzo podobnie pracują, ale na łącznościach DX-owych, czyli takich odbitych od jonosfery, takich na kilka tysięcy kilometrów, ona radzi sobie trochę gorzej z racji tego, że właśnie jej konstrukcja, długość fali, no nie odbija tak sygnału tego padającego nam z jonosfery. To może być plus, bo nie będziemy słyszeć tak wielu zakłóceń. Minusem tej anteny jest to, że jest gabarytowo duża, bo ona dalej ma 5 metrów długości. Co prawda tutaj pół anteny już jest nasadzone na maszcie, więc się chowa ten maszt, ale ona jest gabarytowo i tak duża, nie jest taka jakaś smukła. Polecam ją, to jest naprawdę dobra antena, potrafi wytrzymać lata się nie popsuć, nie połamać, no i też się bardzo przyjemnie z niej rozmawia, jeśli jest wysoko zawieszona, to też jest klucz, ona musi być wysoko nad ziemią, na tych kilku, powiedzmy, 100 metrach, 10 metrach od gruntu minimum, wtedy bardzo fajnie się to niesie. No i zaczynamy anteny, trochę już z wyglądu też inne, trochę duże. Mamy bardzo dobrą, bardzo fajną antenę w znośnej cenie, czyli Sirio Tornado. Sirio Tornado, jak widzicie, ma cewkę wykonaną z aluminium. To pozwala nam przenosić duże moce. Co prawda naszych 4-watowych czy tam 12-watowych w SSB radiach, no to akurat nie ma znaczenia. No ale gdyby nas fantazja poniosła i gdybyśmy na przykład zrobili licencję krótkofalarską, moglibyśmy wpakować w nią nawet 500 watów. I rozmawiać na paśmie krótkofalarskim, który jest trochę powyżej CB radia. To są anteny wytrzymałe, anteny, które nie dość, że ładnie wyglądają, według mnie, no to jeszcze sprawują się bardzo dobrze. Są o takich długościach elementów, czyli promiennik ma 5/8 fali, w żaden sposób nie skrócony, przeciwwagi mają ćwierć fali, czyli tamte 2,5 metra, też nie są w żaden sposób skrócone. No fajnie, fajnie ta antena pracuje. Jest jedna wada, trzeba przyłożyć się do przymocowania tych przeciwwag czterech, ponieważ one są bardzo długie i bardzo lubią przyciągać ptaszki, które siadają sobie na tych przeciwwagach, bujają, mogą nam odkręcić je i urwać, mogą one spaść, bo się te delikatnie rusza. No więc sobie to pamiętajmy, dobrze, dobrze dokręćmy. Widzicie, długość promiennika jest aż 7,20 m. Nie wiem, odkąd oni to liczą, a przeciwwagi, przepraszam, mają po 2 metry, nie 2,5 metra. Mój błąd, ale były wersje 2,5 metra. Nazywały się inaczej, te anteny wyglądały bardzo, bardzo podobnie. No i co mogę o niej powiedzieć? Kilku osobom ją poleciłem, kupili, nikt nie żałował, także to świadczy samo za siebie. To jest antena odbiorcza. Ona pokrywa pasmo CB, ale do odbioru. Tu mamy dipola,
czyli taką antenę, jak wcześniej pokazywałem, linkową. Tutaj mamy ją w formie aluminiowej i też można ją powiesić na balkonie. Właśnie Sirio tutaj zrobiło coś fajnego. Ten rodzaj mocowania i jego forma pozwala na przymocowanie tego na balkonie i też będzie to pracowało podobnie, a może nawet lepiej od Sirio Boomerang, więc też mogę polecić. Konkretnie z fantazją wykonana antena, jak to na Sirio przystało. No a tutaj mamy tego dipola. No jest długi, ma 5 metrów długości. No jak się dogadamy z sąsiadem na dole i nie będzie mu przeszkadzał ten bat tutaj dędający, to spoko. No ale jak się nie dogadamy, to możemy mieć problem z zamocowaniem takiej anteny. Antena Sirio 2008 i będzie też bliźniacza wersja Sirio 2016. Ja nie będę omawiał 2016, bo to są takie same anteny, praktycznie różnią się tylko ilością przeciwwag. Tak jak nazwa wskazuje, ma 8 przeciwwag, a wersja 2016 ma tych przeciwwag 16. Antena jest bardzo dobrze wykonana. Antena jest wykonana z bardzo dobrych materiałów, odpornych materiałów. To jest antena 5/8 fali. Tu już można powiedzieć, że to jest bardzo długowieczna antena, która przeżyje z nami 20 plus lat. Jeśli oczywiście nam tego jakiś huragan nie zerwie, co się może zdarzyć zawsze. Ma 8 przeciwwag po 100 cm, więc jest to bardzo fajny parasol. Ta cewka jest bardzo gruba, widzicie jaki to jest, kawał miedzi. Jest osłonięta to też grubym takim słoikiem, który nie pęka, no jest dobrą osłoną. Miałem przez jakiś czas 2016 i wiem, że jest to bardzo czuła antena, fajnie odbiera, jest naprawdę solidnie wykonana, jakbyście sobie porównali do tej Sirio GPE27, czyli anteny 5/8 fali najtańszej od Sirio, a z tą anteną zestawili, to wiecie, że na pewno te złotówki, które trzeba dołożyć, nie będą szły na marne, ale są naprawdę opłacalne. I to, jak ja bym miał kupić tak naprawdę antenę 5/8 fali, aluminiową, to kupiłbym właśnie Sirio 2008 albo 2016, bo są to bardzo, bardzo dobre anteny, choć niestety trochę drogie, ale warte tego. Tu mamy Solarcona, czyli to też jest antena, no już kultowa, możecie o niej przeczytać w internecie w dziesiątkach miejsc. Wielu ludziom się ta antena podoba, sprawdza, ma ona dość szeroki też spektrum strojenia, więc obejmuje też pasmo trochę krótkowarskie, można podciągnąć, ma 5,3 metra, więc jest krótka i przez to też jest wytrzymała na wiatr, no bo jest z fiberglasu. To jest antena też Sirio i uwaga, co powiem, to jest antena GainMaster, ale półfalowy. Jeśli byście chcieli zdecydować na antenę GainMaster, to musicie na to uważać, bo są wersje półfalowe i 5/8 fali. Różnią się ceną, no i też długością i zyskiem. Ta antena jest wykonana tak, że jest rurka z fiberglasu. To jest nawinięty, no powiedzmy, że cewka, ale tak naprawdę to jest ramię dipola. No a tu mamy po prostu w środku przewód koncentryczny. Tam jest trochę pocięty, trochę polutowany, nieważne. Działa to ogólnie dobrze, jest ona bardzo wytrzymała, bardzo popularna, wygląda też fajnie moim zdaniem, tylko nadal to jest antena półfalowa. Jeśli nie chcemy długiej, bo jej siostra starsza 5/8 fali ma 7,2 metra, dla nas byłoby to za długo, ale chcemy GainMastera nadal, chcemy Sirio właśnie fiberklasowe, to właśnie wychodzi nam naprzeciwko Sirio oferując antenę półfalową. Też ma szerokie zakres strojenia. No i jest krótka, bo ma właśnie te 5,5 metra. Dobra antena, mogę polecić, jeśli ktoś chce drogą, można powiedzieć wyczynową antenę półfalową, to ta na pewno antena będzie dobra. Antena kolejna, no już w tej cenie nie ma złych anten tak naprawdę. Możecie zauważyć, że już w tych cenach nie mówię niczego złego o tych antenach. Sirio 827, bardzo dobra antena, oczywiście, nie wiem, chyba na równi z Sirio 2016, różni się trochę konstrukcją. Przeciwwag ma 2, 3, 4, 5, 6. Przeciwwag o długości 1,40 m, więc to też jest niezły parasol. Imponująca antena z wyglądu. No i też bardzo fajnie chodzi. Ona się nadaje jak na łączności międzynarodowe, tak i też się nadaje na łączności lokalne. Bardzo dobre osiągi. Duża wytrzymałość, mogę polecić. Do tej anteny kupuje się, nie ma tu, ale był wcześniej, pierścień, taki, nie, to dużo wcześniej, taki pierścień, który niedużo kosztuje, ale warto, bo te przeciwwagi mają 1,40 m i one
mogą trochę latać, mogą trochę majtać na wietrze. To się taki plastikowy pierścień tutaj dokupuje, który je wzmacnia. I jeśli byście kupowali, to no, warto kupić to sobie w zestawie, bo ten pierścień wzmocni nam tą całą konstrukcję. Ale super antena. No tutaj jeszcze taka ciekawostka. Na pasmo CB możemy kupić sobie antenę kierunkową. Możemy ją też sobie oczywiście wykonać. Antena kierunkowa od Sirio. Wykonana też porządnie, konkretnie. No Sirio ogólnie nie robi lipy, tylko jest wielka, bo jedno takie ramię, a zdjęcie tu jest kiepskie, jedno takie ramię ma 5 metrów długości, 5,5 metra, także jest ta antena naprawdę duża. Zresztą zobaczcie, prawie 6 metrów ma to ramię, to krótsze ramię będzie miało gdzieś koło 5,5 metra. BOM, czyli rurka ta pozioma, ma prawie 3 metry. To jest dużo, to jest duża antena i to jest antena, która jest ewidentnie przystosowana do pracy polaryzacji poziomej, do pracy no, międzynarodowej. Bije na głowę na pewno nie jedną antenę pionową. O, i tutaj jest właśnie starsza siostra, Sirio Guy Master. Sirio Guy Master, 5 ósmych fali. Ta antena jest wykonana bardzo dobrze, nie dostajecie lipy, dostajecie jakby gwarancję jakości przy kupnie takiej anteny. To jest wszystko plastikowe, ale nie dajcie się zwieść. Ona jest wykonana z takiego plastiku, że w palącym słońcu się nie wygnie, a w mrozie nie pęknie. Jakość materiałów jest wysoka. Tak właśnie wygląda środek. My sobie to musimy wsunąć, ale jest ona bardzo prosta. Każdy sobie może poradzić, byle by pilnował, aby wszystkie elementy były dobrze ze sobą skręcone. I ta antena się odwdzięczy. Odwdzięczy się bardzo dobrymi parametrami odbiorczymi i nadawczymi. Te anteny słyszą super, tą antenę zwarte dla prądu, więc mniej szumią. Naprawdę, naprawdę antena, którą mogę polecić, to świetna antena. Zbliżamy się do końca tych anten. Też wariacja na temat, to już jest antena wyczynowa. To jest antena, w którą można tłoczyć naprawdę wielkie moce. To jest super LEM AT92. Widzicie, że ta cewka jest ogromna. Elementy są skręcane, co się nie zdarza, to jest naprawdę świetna robota, ale też świetnie kosztuje. Myślę, że nikt nie pożałuje zakupu takiej anteny, tylko tak jak mówię, to już jest antena taka, która no, raczej jest dla łączności DX-owych albo po prostu jak komuś nie szkoda pieniędzy. A AT107 to jest wariacja też LEMA. Ta antena jest podobna do 5 ósmych fali. Widzicie, że ona jest bardzo podobna, ale ona ma 3 czwarte fali. Różnie się mówi. Jedni twierdzą, że 3 czwarte fali jest lepsze od 5 ósmych fali na łączności DX, inni, że nie. Ja wam powiem tak, tą antenę warto kupić, ale też na pewno dla osoby zaawansowanej, osoby, która jest nastawiona przede wszystkim na łączności międzynarodowe, na robienie DX-ów, wtedy się ona odwdzięczy. Myślę, że na początek ta antena nie będzie dobrym wyborem, bo to już jest taka typowo wyczynowa antena. No chyba, że chcecie, chyba, że macie pieniądze, no to oczywiście, proszę bardzo, nie będziecie żałować tego. Produkt firmy, która właściwie od niedawna na polskim rynku istnieje. Co jest super w tej antenie? To jest antena półfalowa. Widzicie, że to jest antena, która jest wykonana topornie, pancernie, z dużą starannością. Te elementy są, to jest nierdzewka, to jest aluminium wysokiej jakości. Tutaj nam nic nie odpadnie, tutaj nic nie zardzewieje, nie zaśniedzieje. To są anteny, które są naprawdę pro, taki najwyższy level możliwości wykonania anten, tak mi się wydaje. Bardzo dobre anteny. To jest dalej antena półfalowa, więc będzie miała osiągi takie jak każda inna antena półfalowa, tylko że będzie na pewno odporniejsza na wiatry, będzie można w nią wtłoczyć dużo, dużo więcej mocy. Jest to no, porządna marka, która robi, jak widzicie, fajne anteny. Ma jeszcze jedną antenę tutaj na Allegro, chociaż produkują ich więcej ogólnie. A nie, przepraszam, dwa modele jeszcze dodatkowo są. To jest antena 5 ósmych, też jest wykonana tak samo dobrze, tylko tak jak mówię, to nadal jest antena 5 ósmych fali, więc ona nie będzie nadawać ani odbierać jakoś znacznie lepiej, no ale to jest antena typowo wyczynowa, jak już nie macie co robić z pieniędzmi, a chcecie dużo sobie gadać międzynarodowo, no to właśnie kupujecie taką antenę. Dla początkujących no raczej nie. Myślę, że w tym przedziale cenowym można kupić i radio, i antenę na bazę. Ta antena to już jest też typowa jako ciekawostka. Antena tej samej firmy, jest wykonana ona konkretnie. Mocna antena, tylko to jest antena ciekawa, która składa się jakby z dwóch anten. W tym miejscu ma taki łącznik. To jest chyba 5 ósmych plus 1 czwarta. Tak, 5 ósmych plus 1 czwarta. Promiennik ma 10 metrów długości. Ona już słyszy lepiej. Słyszy i lepiej nadaje od anteny 5 ósmych fali zwykłej jakiejś. No ale jest długa.
droga, więc też nie polecam jako antenę na początek, chyba że tak jak przy poprzednich antenach, masz pieniądze, chcesz je wydać, to oczywiście droga wolna. Podsumowując, powiem Wam tak, anteny można podzielić na tanie i drogie. Nie ma anten złych, nie ma anten wybitnie dobrych. Są anteny po prostu wykonane tak jak każdy inny sprzęt radiowy, zgodnie z zasadą im drożej, tym lepiej. Czyli właśnie te materiały będą lepsze, tym będą mocniejsze, bardziej starannie wykonane. I to jest cała tajemnica tak naprawdę anten. Ja polecam kupować maksymalnie anteny dobre, jak na jakie nas stać, ponieważ one się odwdzięczą trwałością. No i trzeba jeszcze pamiętać o tym, żeby te anteny były maksymalnie wysoko. Wtedy się odwdzięczą oczywiście zasięgami. To tyle jeśli chodzi o przegląd anten. Sposób mocowania, uziemienie, to będzie kolejny odcinek. Nie wiem, czy będzie wrzucone zaraz po tym, bo ja mam mnóstwo pomysłów na kolejne odcinki. Też niektóre są z antenami, ale wymagające wyjścia na dwór, więc zobaczymy. Na razie to tyle. Przypominam, myślcie do końca samego, czy czasem nie możecie dać tej anteny wyżej, czy nie da się gdzieś na kominie, czy nie da się gdzieś do jakiegoś masztu tego przykleić, który już istnieje. Nie chodźcie na skróty, nie chodźcie na kompromisy, bo to wszystko się Wam odwdzięczy. Nie ma czegoś takiego, że ten trud, który włożycie, pójdzie na marne, że ach, mogą to jednak zamontować na balkonie, działoby tak samo. Nie. Każda antena, która jest metr, dwa metry, trzy metry wyżej, będzie anteną, która będzie odbierać i nadawać dużo dalej, rzędu kilometrów, więc ja polecam takie podejście, taką filozofię. I tak na dobrą sprawę, to co postawicie, oprócz takich jakichś dziwnych wymysłów, wynalazków, o których wspominałem, to co postawicie na szczycie tego masztu już waszego, też będzie zależało od waszej fantazji, waszej kieszeni, waszych warunków, ale będzie działo podobnie. Na pewno jeśli chodzi o lokalne łączności, czy 1/4, czy pół fali, czy 5/8 fali, można się pokusić, że będzie działało gdzieś w granicach do 2-3 S-ów na waszym radiu plus minus, bo na tobie ma jeszcze wpływ bardzo, bardzo dużo warunków innych. To tyle, mam nadzieję, że coś pomogłem, że tutaj wyjaśniłem. Przede wszystkim chciałem się skupić na tym, żebyście nie kupili byle badziewia i trochę na początku złości i jadu wylałem na tamte konstrukcje. Ich unikajcie. No nic, to tyle w temacie anten. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu.